Witam Was na krótkiej powtórce tego, czego uczyliśmy się we wtorek. Jak co wtorek, na takich dłuższych lekcjach skupiamy się na filmikach z amerykańskiego YouTube'a. Wynajduję Wam jakieś ciekawe filmiki i tym razem omawialiśmy to, co wypowiedział Jake w swoim filmiku, który zatytułował I got caught working two remote jobs w domyśle at the same time. Czyli facet pracował zdalnie na dwóch etatach, pełnych, pełnowymiarowych etatach, no i został przyłapany na tym i opowiadał swoją historyjkę. I pracowaliśmy właśnie we wtorek na kilku zdaniach, które tam zostały wypowiedziane, a dzisiaj poćwiczymy kilka słówek, których definicję już znacie z wtorku, bo na końcu tamtej lekcji były dwa quizy i jedno z tych zadań to było to, żeby przyporządkować definicję z odpowiednim słówkiem. I były to słówka takie jak remote, find out, commonly, freaking i bounce. I teraz, co znaczą te słówka, zanim zrobimy kolejny quiz, czyli wstawicie w zdania odpowiednie słówka do kontekstu. I teraz tak, remote. Remote in the work context, it refers to performing tasks from a location other than the company's office. Czyli jest to po prostu pracowanie zdalnie. Praca zdalna. Zdalny to jest remote. Remote job, praca zdalna. Ok? Remote. Wykonywanie zadań z lokalizacji, from a location other than, inna niż the company's office. The next one is find out. Find out meaning to discover something or learn something that was not previously known. Czyli dowiedzieć się czegoś. Find out. To discover something. Odkryć coś. Dowiedzieć się czegoś. Commonly to jest tak naprawdę to samo co frequently albo usually. Na przykład Jake w swoim zdaniu jednym użył właśnie one of the most commonly asked questions I get. I później podał to pytanie, to właśnie mówił, że one of the most commonly asked questions, one of the most frequently asked questions, czyli najbardziej, najczęstsze zadawane pytanie to było, no i to pytanie, czyli one of the most commonly, czyli tak jakby frequently albo usually. Samo słówko common to jest coś powszechne, to jest coś typowe i common question, jakieś powszechne pytanie, commonly asked questions, czy tam question. Pamiętajcie, że tutaj to commonly to jest przysłówek, czyli jak, ok? Jak, często. Następne freaking. Ogólnie freaking jest bardzo takie nieformalne. It expresses strong emotion or reaction. It emphasizes how extreme or extraordinary something is. Freaking. Ogólnie tego się nie tłumaczy. Jest to po prostu, na przykład, that was, znowu Jake użył w swoim zdaniu, it was a freaking crazy story. Czyli to była naprawdę, w tym kontekście właśnie, naprawdę szalona historia. Freaking crazy story, ok? Czyli chcemy podkreślić, że coś jest jakieś. And the last one, we have bounce. Bounce. Ogólnie to jest skakać, ok? Tak jak move up and down, ok? Move up and down or back and forth quickly. But in the work context, it means to leave or be dismissed from a job. Czyli trochę tak przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, chciałoby się powiedzieć. Ale w kontekście pracy właśnie zmieniać często pracę. Ok? Bounce. Alright, so now if you know the meanings of our words, I want you to look at the first sentence and what would be the most suitable word to complete the gap. This term is used in academic circles. This term is like frequently used in academic circles, is commonly used. This term is commonly used in academic circles. Czyli ten termin, ok, jest często używany w środowisku akademickim.
This term is commonly used in academic circles. I need to do what? What time the meeting starts? I need to find out what time the meeting starts. Czyli muszę dowiedzieć się, o której godzinie zaczyna się spotkanie. I need to find out what time the meeting starts. Zobaczcie, zauważcie tutaj na gramatykę. Nie mówimy I need to find out what time does the meeting start, bo to jest pytanie pośrednie. Ono jest w zdaniu twierdzącym. To nie jest bezpośrednie pytanie. Na przykład ktoś się nas pyta, o której zaczyna się spotkanie. What time does the meeting start? Ale tutaj jest wcześniej są wyrazy, prawda, oznaczające, że zaczynamy zdanie twierdzące, dlatego nie trzeba używać żadnego operatora do, does. I stąd I need to find out what time the meeting starts. The next one. He did what? From job to job, never staying in one place for too long. He, from job to job, never staying in one place for too long, he bounced from job to job. Tak, czyli zmieniał pracę często. Never staying in one place for too long. Nigdy nie zostając w jednym miejscu na nieco dłużej. The area is so... What kind of area? That it takes hours to get there from the nearest town. The area is so far away. The area is so remote that it takes hours to get there from the nearest town. Czyli to ten obszar jest tak odległy. Remote to też jest odległy. That it takes hours to get there from the nearest town. Że to zajmuje godziny, żeby się tam dostać. Z najbliższego miasteczka. I can't believe what happened. It was a... What kind of nightmare? I can't believe what happened. It was a... Freaking nightmare. It was a freaking nightmare. To było... Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. To był prawdziwy koszmar. It was a freaking nightmare. Ok? Czyli pamiętajcie, to freaking to jest takie ekstremalne. Tutaj dodaje to słówko freaking dodaje takiego emocjonalnego ładunku do opisu sytuacji. She works. Tutaj musimy, podpowiem, troszeczkę zmienić słówko na przysłówek, czyli she works from her home in the countryside. Pewnie chodzi o zdalnie, prawda? Jak pracuje, czyli zdalnie. Nie możemy powiedzieć remote, a remotely. Okay? She works remotely from her home in the countryside. Pracuje zdalnie z jej domu na wsi. And yep, we are done with short revision. I hope that was helpful for you. And from this time, those five words will be a lot easier for you to remember. Thank you so much. Bye-bye. A jeśli kogoś nie było na poprzednich krótkich powtórkach, zapraszam tutaj.